A, much nagrywam. Koła w roch. Powiedz, Maju, co będzie. To Adam, to ty powiedz, bo to twój pomysł, no. O co chodzi? Witam. Dzisiaj mamy który dzień? Jaka 8 sierpnia 2021 roku, godzina 21. I pan Krzysztof dał mi Pismo Święte, jak wcześniej było wspominane. I dostanę dedykację. Tu. Niech się nie ma. Matka Boża. To może Adam, to wytłumacz, ty jesteś synem Wojtka, czy nie jesteś synem Wojtka, jak to jest naprawdę? To wszystko to jest fikcja. Aha, no dobra. A przyjechałeś wczoraj, jesteś gościem u nich? Tak. Jadę jutro do Plutycz, do Andrzeja Igienka, potem do Królowego Mostu, potem do Jeruzala i wracam do domu. 700 kilometrów? No, plus minus. Okej. Okay. Motocyklem, motorem. No. Krzysiek pisze z pieczątką dedykację dla Adama. A pan Krzysztof jaki ładnie pisze w ogóle. No. Mogę na chwilę kamerę? Pokażę. Zbliżenie zrobisz? Wyłączy zaraz. Słucham? Nie, dobra, żeby ten. Chcesz nagrać zbliżenie, rozumiem. No. To daj, ja będę kręcić, Wojtek potem wrzuci. To książkę może napisz. Biblia od nowa. No to twój telefon. No po prostu nie zajmę. Się rozpisał? Się rozpisał, tak. Gazety pisz. A wiesz, Adam, że w Plutyczach wstęp jest płatny na podwórko. A ile kosztuje? No tak słyszałem, że około 50 zł. Tak? No. Tam dużo ludzi przyjeżdża z całej Polski. Tak. Sąsiedzi mają, wiesz... Co? A ten... Mękę pańską. A ostatnio w ogóle za Gruni im ten... Belarkę, tak. Podarowali, tak. Ze zbiórki widzów, tak. 65 tysięcy złotych chyba, tak. Ja nie piszę. Kurwa, co to... 12 godzina będzie. Tak. Nie, spokojnie, już koniec. Wojtek też nerwowy, do Krzyśka trzeba mieć cierpliwość z czycami. Jest pieczątka już. A jeszcze inna. Czy ta sama? To jest sama, żeby ładnie było. A to może teraz, nie wiem, Adam albo Krzysztof przeczytasz? Czy pokażemy? Adama od Krzysztofa Konwicza z Białegostoku. Tak. I od Warmianina Kętrzyn, miejscowość Kolonia Wilkowo, Białystok, dnia 8 sierpnia roku pańskiego 8 sierpnia roku pańskiego, tak. 2021. Dobra. Jeszcze Maju. A jeszcze dedykację od Wojtka, tak? Dobra. Tu, Wojtek, to tu z prawej strony. O, z prawej strony. Dobra, strony, nic tam się nie stało. Tam tylko. Spadło. Tak, wszystko pod kontrolą. Tu a, pisam, to się spadło. Ten powerbank spadł, ale wszystko jest okej. Okay. Może na kolana sobie. Nie, to na stole pisze się, wiesz, także to. Adam będzie miał pamiątkę z wizyty na szkolnej. Tak. Rozkręcił wczoraj, trzeba powiedzieć, imprezę. Tak. Był w sumie bohaterem pozytywnym. No w sumie tak. Tak. Wszyscy mówią, że chłopak ma talent. Nie ma, że tak powiem, jak to powiedzieć, tremy. No także. No, ja zawsze trzeźwy jestem. Tak, właśnie, bo tam już ja mówiłem, że takie różne tam komentarze, że Adam na czymś jedzie, ja to... Powiem, nie, Adam jest pozytywnym człowiekiem, Rafał, po prostu. Jedno piwo czasami, no. I Rafał, bo ja ci powiem... Tak, Krzysztof? Organiści nie mają tremy. Tak.
Bo zawsze to jest rutyna. Organizm nie musi mieć tremy. Tak. Z tego powodu, że... No nie może nawet mieć, bo występuje. On pracuje z ludźmi różnymi. Tak, tak. On prowadzi chór, on jest całym szefem chóru. Mhm. Na chórze. Mhm. Chórzyści polegają pod kogo? Pod organistego. No. No tak. Masz jakiś chór u siebie? Nie, nie. U mnie ludzie sami śpiewają. Ja nie muszę śpiewać nawet. U mnie ludzie sami już. Czyli ty w sumie grasz. Tak. Ale wszystko jedno. Jeżeli ty nie zaczniesz śpiewać, to ludzie nie zaczną. Nie, oni są nauczeni samemu. On tylko daje melodię. Prawda. A mogę pieczątkę jeszcze? Wojtka, pieczątkę? No. A. To co ja długopisa, bo może mi się przydać jeszcze dzisiaj? Ja Major Suchodolski. No, dawaj tu trochę bliżej. Ja Major... Jeszcze? O, już widać, dobra. Ja Major Suchodolski. Tak. Co tam dalej napisane jest? Ja Major Suchodolski, co? Bo nie rozczytam się. Chodź tu. Chodź ja rozczytam. Dla... Tak? Dar święty Adama od... Majora S. No. I pieczątka. O, tak. Tak. Dziękuję, no Majorze. Tak. No i tak to goście pozytywnie jeszcze też się trafiają. Jeszcze stałem Krzysztofem Bączkiem. Dobra. O, spoko. Jest tak, wszystko. I ci powiem, że tak? Rafał, że powiem tobie, że tak jak nakreśliłem, że organiści zaczynają w kościele śpiew. Zaczynają grać i zaczynają kościelne piosenki. Mhm. A później zaczynają chórzyści. Bo jest miejsce takie w kościele, gdzie powiem, że musi czasami sam organista odpowiedzieć dla księdza. Sam. A dobra, bez chóru. Kamerę. Mhm. Starszy. Chór milczy, a organista gra i śpiewa. Rozgada to... Piosenkę. Masz kościelną. Na, możesz rzucić jak chcesz. Matki Bożej, dla Pana Jezusa i tak dalej. Tak. A później dalej jest prowadzi ksiądz modlitwy i tak dalej. A później jak trzeba, to organista trzeba znowu przelewać sobie na organach leciutko. Tak. A później tylko tak spojrzy, tak oczkiem mrugnie, a od chóru przewodnicząca wie, co ma zrobić. I wtedy organizuje się na po cichu mi tak 3-4. Albo ręką machnie. A nie, ja bym na 3-4. Słyszysz Adam? I brał się za oknem Krzysiek. Słyszycie? Czy na kamerach to słychać? I powiem. Nie im zrobić krzywdę. Że. Nie rób krzywdę, Adam! Nie Adam. Rób krzywdę! Chodź tu. Chodź na chwilę z powrotem. Chodź. Tu jest tak non-stop. Ty nie przejmuj. I powiem. Siadaj, Adam. I. Powiem tobie, że ty u ciebie może inaczej, a u nas było. Wojtek, chodź jak ile. Ja wyczyściłem chórzystów. Wojtek, że Wojtek, że nie, nie było tak. Na mrożenie oczkiem albo tak. Trzy, cztery. To może poczekaj. Ja tego przelewałem. Bo Wojtek zaraz powie, że my też mamy iść, wiesz, bo już zaraz będzie 22. A w tym ciebie tego sprawę. A to. Łacinamiesz? A bo to sam łacinamiesz do hotelu. Dominus vobiscum et conspiritu tuo, sanctus dominus deus sabato. Il nomine patria. Salve Regina, Mater misericordiae, ora pro nobis veim rohim ru, amen. No, ma głos chłopak też. Tak, wiesz co prowadził chór? Moja mama święty pamięci. Bo to po łacinie śpiewałeś, nie? Tak. Adam. No. A ten sam wątek jest w Żandarmie. Mhm. Żandarm i kosmici chyba w tym odcinku. No. Jak te zakonnice tak śpiewają. Aha. Ja to nie wiem. Ale okej. Okay. Bo nie byłeś chórzystą. Nie byłem. Nie, tym. Organistą. Tak. Organistą. Organistą. Tak. Mhm. A ja już swoje lata prezent przegrałem jak Adam. Wiesz? Mhm. Bo ja... Zacząłem grać. Od ilu ty już lat grasz? Półtora roku. Ile lat miałeś? 17. No. Późno. A ja miałem jeszcze do poroży nie dostarowałem. Wiesz co to poroże? No, u jelenia. Nie. Poroże. Poroże.
Po noże. Po noże. Do pedału. W Do pedału. To cię nazywał po noże. Mhm. To u nas pedał. A ten stołeczek jak się nazywa oryginalnie tego? Ławka. Nie. Kontual. Nie. Ale który stołeczek? To po tyłek, co siedzi o... No to ławka. Nie. A jak? Inaczej się nazywa. No, organista jesteś, no? Ja, u nas to się ławka nazywa. A u nas było... Czekaj, miałem język, ale wyszło mi z głowy już. Mogli inaczej mówić na przykład u ciebie, a inaczej mówić... Bo ja jestem ze Śląska, nie? No. A wiem. Ty, to na Warmii to u inaczej. Was na podwórek, na pole mówią na podwórek. Albo tak. Na Aus. Przy granicy na Aus mówią w Zgorzelcu. Jak? Na Aus. Po z niemiecka już. No, bo tam u nas dużo Niemców. Bo ja miałem ciocię tak. I wujka i zajechałem za Kutno, Witonia. I ja pierwszy raz zajechałem. I ciocia mówi tak. Wysiedźcie, pójdę na pole. Na pole. Idzie na pole. No. Po do ogrodu. No, uprawiać. Tam ogrodzie, pole. Na polu. No. A moja mama wiedziała, co to pole. Mówi, nie Krzysiek. Mówi, to co mama? Tak. Co to znaczy pole? Tak. Pole to spory się sieje. Ziemniaki się sadzi. No. Może być ogród, kawałek na polu tam wyznaczony, posadzony. Jak to jest, że ja nie rozumiem tych, wiesz, a co? Ten pojechał już? Marcin? Do hotelu, tak. Tak, do hotelu pojechał. Bo nie wpuścił. No. I powiem co? Dla Adama, że myślałem, co to jest? Mój mama, co to jest? Słyszę, też pole. Ma. Pole, to ja wiem, co to jest mama. Co się uprawia? Warzywa, zboże, ziemniaki, buraki cukrowe, może być cebula posadzona, mark. Ja tu się nie wybiorę, chyba nie pojadę nigdzie, kurwa, bo tutaj nie ma jak, kurwa, się wybierać, będziesz... Dzień i noc, kurwa, pierdolił, kurwa, tego głupoty. Do biura ktoś dzwonił. O, Paweł. Halo. A co nagrywamy? Nie nagrywamy na razie. Ale i tam będziesz robił mały... I wiesz, ja... Teraz nie będę robił, ja mam, nie mam czasu, ja mam, kurwa, dosyć tego ja tutaj, nie kurwa. To... Zobacz, co się, kurwa, dzieje tutaj. Tu chorosz, kurwa. A kto to dzwoni? Czego on chce? No, ale kto to? Halo. Paweł Styszyna, czy dalej? Halo! Kurwa z tym telefonem. No. Halo! O, widzisz? Nacisnąć. Jeszcze. Ach, cię cholera. A to może i dobrze, Krzysiek, że nie odbierasz, bo... Nie wiem. A kto dzwoni? Paweł Styszyna? Paweł! Ale z Styszyna, czy... A skąd? O, to przecież przed chwilą był. Chodź. Pomóc coś tam, Krzychu? Chodź. O, czekaj, do mnie dzwoni. Dobra. Tak, tak, Paweł. Tak. No, nagrywacie film. Coś akurat nagrywamy, bo Adam Pismo Święte dedykację, wiesz? A co, chcesz pogadać tak bez nagrania z Krzyśkiem? No. Czy jak? No, bez nagrania chciałem Wojtka na chwilę bez nagrania. To poczekaj, ja wyłączam nagrywanie. No, wyłączam nagrywanie. To ja włączam znowu. Że? Tak. Mama mnie wytłumaczyła język śląski. Co to pole? A pole po śląsku to podwórek. Po krakowsku też. Nie, po śląsku. Ale w Krakowie też podobno tak mówią. Nie. Wojtek, byłeś w Krakowie, to mówią, że idę na dwór, czy idę na pole? U nas na śląsku się na plac wychodzi. A. Na plac. Idę na plac? Tak. A co to, że na dwór? No, na plac często się mówi. Na aus albo na dwór. Różnie. Albo na pole. Na pole to w Krakowie. No w Krakowie właśnie. Nie. No. Nie. Tak. Nie. No, jak ja byłem w Krakowie. Jak on był w Krakowie? A ty byłeś w Krakowie, Krzysiek, w ogóle kiedyś? Nie tak. Tak? Ja nie chciałem, żeby w Krakowie ktoś powiedział. Nie, mają, źle, cofnij, bo tam źle wcisnąłeś. Tam nie publiczny, a publiczny, żeby był. Będzie. Katowice, Kielce, tam, tak. Tutaj idzie tutaj. Moja ciocia mieszkała na Witonii, tam. Kutno, tam wszyscy, nie na podwórz, ale na pole. Na pole. Na pole. I ja jak powiedziałem tobie, Rafał, że... Już jest będzie.
Jak Ciocia powiedziała, siedźcie w domu. A ja dla Ciocia mówię, Ciocio, a my gdzie, za domem? Mhm. Dom. A jeszcze na dom, to jeszcze inaczej no, mówią. No. Jeszcze inaczej. Wiesz? Tylko mnie z głowy wyszło. I wiesz, no. Jak ona zaczęła gadać po tym swoim języku, ja nazywam hebrajskim, to ja nie rozumiałem, mnie mama tłumaczyła. Mówię, mama, przetłumaczy, a to rodzona siostra. Tylko wyszła za Ślązaka, który mieszkał tam na Śląsku. Mhm. I ja zaczęła gadać po tym swoim hebrajskim. Ja nazywam hebrajskim. Jechać. Co? No taki, taka obejdziesz tam mieszkał też? Ja nie rozumiem tego. Wojtek, ale to teraz ty się nie czepiej. Krzyśka niech ono nagrywa, film opowiada i... Ja nazywałem, że to język, wiesz jaki? Hebrajski. No. Jak ona przychodziła, ja mówię, ciociu, jakiemu będzie gadać, po polsku czy po hebrajsku? Ja potem idę spać. Bo ona do niej się śmieje. Nie, bo ja mówię, ja waszego języka ani literki nie znam. Co to znaczy? Pole? U nas... W Kętrzynie wilkowie mówili na podwórz. Idę na podwórz. A, czekaj. Bo mama, tatuś, braciszku, ja idę na podwórz. A ty mówisz, że po śląsku gadali, tak? Ciocia. Adam, bo ty ze Śląska, tak? Można z powiedzieć. Dolnego, ale my tam Górny Dolny, ale wiele wspólnych mamy tych takich też, nie? No, to co wy tam mówicie, że coś gruba to kopalnia na przykład, nie? Nie, u nas na kopalnię mówi się kombinat. A, to jeszcze inaczej. Bo jest firma KGHM, czyli Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, bo no u nas miedź jest. A, to wy nie górnicy, że nie węgiel tylko. Nie, my miedź, my no, miedziowi. Jasne. Takie to historie. To ja, u mnie taka głowa była czasami. No. Ona do mnie tylko mówi, ale tak. I na mamę. A mama mówi, siostra, ciocia twoja powiedziała to i to. I mówię, dobrze. Odpowiedź dla swojej siostry, cioci dla mojej, że zaraz wyjdę. One jak zaczną mówić po twojemu języku, gdyby wiesz co, Rafał zdurniłby. Po śląsku? Tak. Ty byś zdurniłby. Adam, powiesz coś po śląsku, żebyśmy nie zrozumieli? Ale z kuli, kiedy cuk będzie jechał do Legnicy? Kiedy cuk będzie jechać do Legnicy? Kiedy pociąg będzie jechał. A, to Wojtek rozumie. Ale trochę niemieckiego mógł się, wiesz, coś tam kiedyś, nie? Majo? No, bo zrozumiał. W Rajku byłeś? Nie. Ale cuk to po niemiecku, pociąg, nie? Jest jeszcze sznelcuk. Ale co on powiedział? Sznelcuk jest pociąg. Bo ja nie słyszałem. Powiedział, kiedy cuk do Legnicy jedzie. Tur? Cuk. Cuk to pociąg. Co to cuk jest, Krzysiek? Cuk? No. W piecu. Jak... A widzisz, a Krzysiek nie załapał, a Wojtek załapał. Ale co? Bo on mówi, że cuk to po niemiecku pociąg. Tak. Po niemiecku pociąg. No. Nie. Tak. Nie? Adam, nie. Nie. A jak, dobra, a jak po niemiecku powiedzieć na ojca? Vater. A matka? Mutter. Mutter. A oko? Oko? Oj, nie wiem. A tak niemieckiego to ja nie wiem. A ucho? Nie wiem, ale ręka to jest Hände. A ucho? Hände ho. A włosy? No, ja też nie wiem po niemiecku, no. Nie wiem. To słabo wiesz języka niemieckiego. Widzisz? A jak ci biegle będzie odpowiadać? Po niemiecku? Tak. To jak jest oko, Krzysiek? Augo. Po niemiecku? A zęby? Zęby po niemiecku? Fejny. A palec? Finger. To trochę po angielsku też tak podobnie jest. Ale też dużo jest. No. Finger. No. A włosy, Harry? A buty? Buty. Nie wiem. Nie wiesz? To przyznaj się, Adam, że nie, to się niemieckiego języka.
Wiecie, każde słowo. No niemiecki. Bo mój tatuś siedział w niemieckiej niewoli i ja przychodzić się nauczył. Znaczy ja taki niemiecki znam bardziej taki, co jest mi potrzebny, gdzie ucho. Do sklepu idziesz. I no, coś to, kupić chcesz, tak? Tak, no. Albo gdzie skręcić, gdzie pojechać. No. A jak powiedzieć po niemiecku, mama chodzi do domu? Mutter kommen zu Hause. Mutter kommt mit nach Hause. Też można. A jak powiedzieć, Rafał, przyjąć wodę. Rafał, bitte Zelter albo Wasser. Wasser. Ale Zelter no. Też jest. A jak powiedzieć, Rafał, przyjąć widły. O, widły. A skąd my możemy wiedzieć, jak widły? No. W Niemczech oni nie wiedzą, co to widły są, bo oni... Wiedzą. Nie gadaj mnie raz. Te stare Niemcy to wiedzą. No stare Helmuty no. Wiedzą, ale... No. Helmuty stare, tak. Wiedzą, co to widły, nie gadaj. Może i to. Wiesz, się kończyć. Kombite, Rafał, no. Gabel. Spółdę, no. Gabel? Gabel. Gabel? Tak. To widły są? Widły. Kombite, tylko obornik już mnie z głowy wyszło. Mhm. Kombite Rafał, Rafał, obornik, Rafał, obornik to Gabel, mist chyba, Gabel, mist, Scheiße, od gnoju, gnój zapomniałem, ludzkie, widzisz, zapomniałem gnój jak, mist, a, jak, mist, nie, mit to, mist, nie, mist, bo kiedyś był taki żart, że co to znaczy skrót BMW, no. Bayerische Mistwerker. No. Bawarska fabryka obornika. Czy coś no. Takiego. No. Że wiesz, no, że BMW. Mogę ci sprzedać. Niskie jakości. To za 200 zł. Ja dużo słów wiedziałem, ale tak. Wiesz. A jak buty? A jak głowa? Głowa? Tak. Nie wiem. No, kop. Kop. No. Ja się tak śmiałem, no. Jak tatuś mówi, tam mieszkanie mówi, ten, czy głowa boli po niemiecku, nie? Na karcie swoje rzeczy. A Wojtek, przy okazji pokaż kamerę, bo ja te fabryczne ustawienia spróbuję przywrócić, bo tam może te kolory wrócą. To ten, bo znajomy właśnie mnie pytał, dobrze, że przypomniałeś. Mów, Krzysztof. I wiesz, tak. A ja mówię, tatuś, a co ty chcesz, żeby ja ciebie w głowę kopnął? Ja wiem, czy... Tak? Ja mówię, tatuś, ty chcesz, żeby ja tybie w głowę kopnął? Mhm. Bo mój kop. Tak. To ja nie będę ciebie, mówię, tatuś, kopać w głowę, bo zabiję ciebie. Po co ja mam ciebie kopać? A on mówi, nie, to głowa po niemiecku. Ja mówię, przestań ty tutaj kop mówić. Bo ja jeszcze raz ci mówię, nie będę kopać ciebie. Tak. A buty halszuły. Buty jak? Halszuły. O. To ja nie wiem. Tak? Widzisz? No. Ale to jak, Krzysiek, twój tata był w niemieckiej niewoli? Jak on na Syberii był? Nie, poczekaj. Był na Syberii, potem był na wojnie. I walczył z Polskimi i z Niemcami walczył. A, i trafił do niemieckiej niewoli. Tak. Aha. Hala Acala. Bok Berlina. To aż tak daleko tam był? A jak? O kurczę. To dobrze, że on wrócił do Polski potem. A wrót jeszcze dalej był. No. 40 km na Moskwę. Tak. Że tam porzucał, wiesz co? Wodę, a łapał co? Lód. No. I z tego gotowane herbatę. Wiesz o tym? No tak, bo skąd wodę brać na Syberii, tak? Tak. Ze śniegu tylko. Tam... Z lodu. A, czysty, że ten. No. Jak śnieg... Panie, to się radowali więźniowie, bo chciał ugotować wodę. Herbatę. Mówię wodę. Herbatę. Tak. Herbale. No dobra pamiątka, co? No. To poczekaj, bo on potem wrócił z niewoli, a mamę to poznał później, nie? Oj, mamę znał jeszcze przed walką. Bo w jednej wsi mieszkali. No. Od gównia, mama była młodsza, to tu 15 lat. Że było. No tak, ale to miał szczęście, że przeżył wojnę. No. Miał szczęście. Tak. Matka Boska ratowała. No. Bo mój tatuś był bardzo wierzący. Mhm.
Jak tylko ktoś na Boga powiedział, na Matkę Boską albo na Pana Jezusa, to lał mordę. To ja nie wiem, czy taki wierzący, Krzychu. Lał mordę od razu. No, ale to wierzący? Że kogoś lał? Ale zaobrażę Matkę Boską. A to może powinien wytłumaczyć? O, ale no, jak jemu przypomina człowieka, nie pomaga tłumaczenie, co to zrobić? Zliście lał i koniec. A był wielkowym sołtysem. A Adam na przykład pięknie śpiewa jako organista w kościele i tak przekonuje do Boga, nie? Tak, ja śpiewam, ale bez mikrofonu. Aha, ty nie śpiewasz, tylko grasz, przepraszam. Tak, ale śpiewam, żeby się w tempie utrzymać tak sam ale, sobie. Ale teraz mikrofon na pewno masz. Mam, ale wyłączony jest. Jest wyłączony. Ale czego? No bo ludzie sami śpiewają, co będę. No tak, ale chodzi mi o to, że nie wali ludzi z liścia, tylko dla nich ładnie gra. No. To może tak lepiej, Krzysiek? Nie, on jeszcze wiesz co? No? U was kocił już puste rodze mniejszemu. No jest. Że nie ma mikrofon. A ksiądz mikrofon ma? Tak. Alo. Tak? Adam? Ksiądz mikrofon ma? Ma. I się przed mikrofonem mówi, tak? Tak, tak. A ty nie? Nie. Nie. U mnie ludzie sami potrafią. Nie, mikrofon to piosenki kościelne to nie chodzi, że mikrofon daje głos tylko. Tak. A piosenki musisz tak umieć na pamięć. No ale mamy śpiewniki mamy. A ja chór nauczył i siebie nauczyłem bez śpiewników. Niektóre melodie, wiesz? Bo póki przeganiesz kartkę, przewrócisz, to już trzeba, wiesz, a ksiądz prędko mu się odprawia. A to ja myślę, że to już na pamięć oni znają te. Tak. Już on nie musi mieć. No tylko pieśni takie jakieś nowe czy coś, nie? Mhm. Pan jest miły, się nad nami, Boże Ojcze Wszechmogący Król, nieba i ziemi. Tylko ja teraz głosu już nie mam, już głos mój zanika. Bo u mnie jest tak, o. No? Zganiem. Chodź zobacz. A. Że jest kościół, nie? I, tak. I nie ma takich tablic, tylko jest to. No. Numerator. Możemy pokazać do tej, do kamery? Za. No. I tu masz po prostu numerator, wyświetlasz numer pieśni. Tak. Wszyscy mają śpiewniki, takie same. Mhm. Otwieram pieśń numer tom i śpiewają. Boże. No. O. I tu jest numerator. Tu. Numer pieśni. I ludzie. A u nas w początku nie było tego wyświetlenia. To wyższa technika jest, że tak znaczy, powiem, balszaja. A w Niemczech to w Niemczech wszędzie takie są. Wy blisko Niemiec, to ściągacie gaśnie. Dobre wzorce. Gaśnie. No. Rozjaśnie. Zaraz. Pokażę ci... Blokada ekranu, no. Czekaj. Ustawienie firmowe i to się samo ustawi. No właśnie, kurczę. Nie mogę znaleźć tego, Wojtek. Gdzie jest? Tu jest numer pieśni. Nie wiem. I śpiewają śpiewnika. Coś takiego na początku i to wtedy byśmy zobaczyli, jak skoro... Tu ile, jak tyle ludzi. Jest na dole, a na górze nie ma. Nikogo. No bo to w tygodniu. A wy macie taki kościół ten po niemiecki jeszcze, że są te piętra? Tak, bo to jest w jednym kościele. No. A tu jest jeszcze, czekaj. I co część ludzi siedzi na tym, na tych balustradach. To ci pokażę. No. To jest przedłużenie chóru. Nie, Krzysiek, u Niemców było tak, że wszyscy musieli być na jednej mszy, nie. Bo była w niedzielę tylko jedna msza i dobudowywali kolejne takie poziomy. Nie. U nas kościół był po niemieckiej i to było. Na przykład masz tu, tu się ciągnie. No tak. A znowu czekaj, pokażę ci. U nas jest kościół na Warszawskiej, taki świętego Wojciecha po niemiecki też są ze dwa czy trzy takie. Ale to ci pokażę, jak w parafii obok jest, czekaj. Mhm. Tu koledze wysyłałem. Tam się co palił, no. Mhm. Nas tego Wojciecha się spalił, tak. Wojtek ma rację, kościół. Tak, wieża i dach się palił. Tak, jeden, drugi. Wiem. Dla mnie to szokiem było, ja pamiętam jak pojechałem. U nas mało takich kościołów jest. W Świętej Lipce jest taki kościół.
że jest tak normalnie jak w kościele, potem jeszcze jest jeden poziom i jeszcze drugi. U nas tak, u nas wszędzie tak, wszystkie tak kościele tak mają, bo u nas wiesz... Po niemieckie. O, to cepasz w balustradzie, to rabu na dół, to jest przedłużanie chłopu. Tak, a jeszcze pokażę. I tu ludzie stoją i śpiewają sobie. Tak. A jeszcze, o, bo to w Wierzbowej było. Jakiej? Wierzbowa, taka wieś jest obok mnie. Ale myślę, że ktoś... Pokażę ci stare zdjęcie. Ja powiem do sąsiada, no. Pokażę ci stare zdjęcie z mojego kościoła, bo już ten teraz było trzy czy ileś tam chórów. Nie, bo jest taka grupa organiści, nie? Mamy, wiesz, swoje... No ja wiem, no tak jak każde, jak strażacy i organiści też mają swoje środowisko. Strażacy tak, mają, mamy swoją. Czekaj, nie, to było... Zabieraj to. Zaraz, Majorku. No. Na kacę no mam. O, widzisz? Takie stare zdjęcie, tak? No, i tu widzisz kolejny chór wyżej jeszcze masz. Aha. Ale już tych chórów nie ma, bo po remoncie zostawili. No, niebezpieczne. Bo, nie, było fajnie, tylko był, jak głupi był. A ile pieniędzy kosztował remont? Kościoła, tak. Zbiórkę robili, ja pamiętam. No, nasz kolega Marek tam się wkurzał, że proboszcz do niego przychodził po prośbie, bo on w tej parafii jest właśnie. Ale jaki Marek? No wiesz, ten Marek... A. Na Warszawski co mieszka. Ja wiem gdzie. No. O, jak wcześniej wyglądał tak, o, u mnie, przed remontem. Ogromne te balustrady, tak w porównaniu. Zobacz, teraz wcześniej wyglądał tak. A teraz dla mnie teraz wygląda tak. A. I widzisz tu? Tu. Trochę zostało. No tak, słuchaj, jest oblegany. No. Jak w święta, to nawet ksiądz z komunią na chór. Ale idzie. Powiem ci szczerze, na przykład zobacz. Ale żeby wejść na chór, to trzeba wyjść z kościoła i są osobne wejścia dwa. A, no tak. Ale dla Krzyśka na przykład, jak z laską, to niewygodny taki kościół. Ale co? Tak wygląda. Że wiesz, tak, no. W drugim kościele. Tak. Wow. Dobra. Oto? Piętrowa widownia. Co to jest? Na kościele. Organy. Nie. Organy to niżej jest. A tu ale pokażesz? Te... Piszczałki. Piszczałki od organów. Prospekt organowy. No? No. No. Dobra, to trzeba i ty masz, wiesz, ja ci powiem... z boku, przy organach łączenia. Ja tutaj nic nie zrobię, tak, czarny i czerwony. I musi najpierw pierwsza miech. A miech co to jest? No to skórzane, co powietrze pompuje. To jest worek inaczej. I ten miech musisz nabić. I wtedy zaczynasz, wiesz, grać. Ale ładne. Sklepienie ładne wszystko. O, aż tak, na przykład o, tutaj kościół, no dużo, kościół Trzmielów na przykład. Będzie? Ja to pamiętam chyba w Ostrowie Wielkopolskim na przykład widziałem kościół Matki Bożej.